Miniony weekend nie był spokojny. Doszło do 3 wypadków drogowych. Pierwszy miał miejsce w sobotę 11 kwietnia około godziny 11.30 na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Wyszyńskiego. Ucierpiał motocyklista, który uderzył w tył samochodu osobowego. 32-letni poszkodowany jechał w kierunku Siedlic. Był na drodze z pierwszeństwem przejazdu. 64-letni kierowca Forda Fiesty jechał od ulicy Piaskowej. Wykonując manewr skrętu w lewo, nie zauważył nadjeżdżającego motocykla Suzuki. Pierwszej pomocy młodemu mężczyźnie udzielili strażacy. Następnie z podejrzeniem urazu barku i nogi został przewieziony karetką do szpitala. Z relacji świadków wynika, że motocyklista poruszał się z nadmierną prędkością. W wyniku silnego uderzenia z motocykla wylały się płyny, w tym paliwo. Strażacy oczyścili jezdnię tak, by nie doszło tam do kolejnego wypadku. Obu kierowcom z uwagi na uszkodzenia pojazdów zatrzymano dowody rejestracyjne. Kierowcy Forda zatrzymano także prawo jazdy. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Motocykliści wraz z nadejściem wiosny wyjechali na ulicę i są stałymi uczestnikami ruchu. Maszyny te dysponują ogromną mocą. To z kolei ma przełożenie na prędkość. Nieodpowiedzialne wykorzystywanie parametrów takiego motocykla może skończyć się tragicznie. Często do wypadków z udziałem motocyklistów dochodzi z winy kierowców samochodów. Ci zbyt późno sygnalizują zmiany kierunku jazdy lub zapominają o dokładnej obserwacji lusterka wstecznego. 2 dni później, w poniedziałek 13 kwietnia, doszło do kolejnego wypadku drogowego. Wczesnym rankiem około godziny 6.20 w Siedlicach zderzyły się 3 samochody osobowe. Cała sytuacja wyglądała bardzo poważnie. Z relacji uczestników ruchu wynika, iż 66-letnia kobieta z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, zderzając się z jadącą prawidłowo Skodą. Dodatkowo pojazd zahaczył o słup trakcyjny i zatrzymał się na poboczu. Prawdopodobnie kobieta ze Skody zasnęła za kierownicą. W pojeździe znajdowały się jeszcze 2 pasażerki. Wszystkie wracały z nocnej zmiany. Nie był to koniec niebezpiecznych zdarzeń. W tył Skody uderzył kolejny pojazd, Nissan Almera, którego kierowca nie miał szans wyhamować. Kierowcy i pasażerce nic się nie stało. Niezbędna była interwencja straży pożarnej, która przy pomocy specjalistycznego sprzętu wyciągnęła z samochodu jedną poszkodowaną. 5 osób z obrażeniami ciała zostało dowiezionych karetkami do szpitali. Policjanci z uwagi na uszkodzenia pojazdów zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym zatrzymali dowody rejestracyjne samochodów. Uczestnicy wypadku mogą mówić o wielkim szczęściu. Widząc stan pojazdów, aż trudno uwierzyć, że nikt nie zginął. W chwili obecnej trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Sprawę prowadzą policjanci z komendy w Policach. Niemal w tym samym czasie na wysokości przejazdu kolejowego w Policach doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Około godziny 6.20 u zbiegu ulic Stanowskiej i Siedleckiej zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Jadący ulicą Siedlecką Ford Focus, którym kierował 50-letni mężczyzna, skręcając w lewo w ulicę Tanowską, nie zachował należytej ostrożności i wymusił pierwszeństwo jadącemu prawidłowo ulicą Tanowską kierowcy Peugeota 605. 21-latek, żeby uniknąć zderzenia pojazdów od strony kierowców, zjechał na drugi pas ruchu. Doszło do kolizji, obaj kierowcy byli trzeźwi. Funkcjonariusze policji zatrzymali dowody rejestracyjne obu samochodów. Mandat za to wykroczenie waha się od 220 do 500 zł plus 6 punktów karnych. Sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o winie i karze.